Dobra, to ruszajmy. Włączamy kamerkę. Mam nadzieję, że wszyscy dotarli na miejsce. No i jedziemy. Dobrze. Przepraszam za mój głos ogólnie, bo choruję przez jakieś prawie dwa tygodnie. Także przepraszam, jakby ktoś mnie nie zrozumiem w jakimś momencie, staram się do, donieść tą wartość i treść w jak najlepszy sposób. I dzisiejszym tematem dzisiejszego spotkania będzie właśnie temat, czy data science jest dla Ciebie. Ja nazywam się Nikolaj Pawlenko, pracuję w firmie 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 Capgemini. Jestem senior data science konsultantem, czyli na co dzień zajmuję się Przygotowaniem, przygotowaniem różnego typu modeli, analiz, badaniem rynku, spotkaniem się z klientami, załatwieniem tematów biznesowych itd. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to dzisiaj dzisiaj przejdziemy przez kilka kilka e, punktów, że tak powiem. Czyli pierwszym to będzie, kim jest ten data scientist. E, dalej będzie e, top 10 algorytmów, które musi znać data scientist. E, jeżeli starczy na to czasu, wszystkie wam, o wszystkim Wam opowiem. E, dalej będą pokazane kursy, książki e, i w sumie też pokażę Wam i przedstawię informacje takie, które musi wiedzieć każda osoba, która zaczyna przygodę z data science, czyli co robić dalej, z czego, gdzie, gdzie kierować swój rozwój osobisty, zawodowy, w jakim kierunku iść i czy... czy <grym> Czy możemy, sorry, tak patrzę na chatę, trochę mnie, pierwszy, pierwszy raz tak naprawdę prowadzę webinar, trochę, trochę się czuję, czuję tak e, mało komfortowo, ale warto, warto. Widzę, że jest bardzo aktywnie w komentarzach, ale przejdźmy do tematu. Czyli pokażę Wam, że data science to nie jest wszystko, na czym, czyli jesteśmy data scientistem, umiemy jakieś, przygotowywać jakieś modele. E, to daleko nie jest wszystko co musi umieć współczesny data scientist i współczesny człowiek który pracuje w technologii. O tym jeszcze wam dalej powiem. Dalej będzie podsumowanie i pytania. No i idziemy. Kim jest ten data scientist? Rusłam wczoraj wspominał trochę bardziej o takich podstawach, czyli jakie Podstawowe algorytmy mamy w, w uczeniu maszynowym i kim są te osoby czołowe, czyli takie czołowe pozycje, jeżeli chodzi o dziedzinę AI. No i Data Scientist to jest taka mieszanka, taka powiedziałbym, że trochę ekstremalna mieszanka, która, która pokazuje, jak możemy wykorzystać te. Tą teorię, albo te wzory, które mamy w matematyce i w statystyce, w, w połączeniu z wiedzą biznesową i IT, czyli rozumiejąc przez, czyli narzędziem w Data Science tak naprawdę jest matematyka i statystyka, na której się opierają wszystkie algorytmy, wszystkie, wszystkie modele, które przygotowujemy. Natomiast ta strona, jeżeli chodzi o IT, to. W data science musimy też mieć świadomość, że znajomość języka programowania jednego to nie jest wystarczająco moim zdaniem, ponieważ musimy co najmniej znać dwa języki, ale jeden wiadomo, że musi być tym jednym głównym językiem, w którym potrafimy opracować trudniejsze rzeczy. I popatrzymy, co jeszcze zawiera ten data scientist w sobie, czyli co umie, musi umieć. Czyli przede wszystkim, jeszcze też musi posiadać cechę, która jest charakterystyczna dla biznesu lub osób, które, które się zajmują współpraców z klientem, przedstawiają mu te produkty lub rozwiązania pewnych problemów, ale ten data scientist też musi zrozumieć dobrze ten problem, żeby jego rozwiązanie było jak najlepsze i było przygotowane w taki sposób, żeby ta osoba właśnie, ten klient był zadowolony i trochę nawet więcej, czyli dostarczyć na tyle dobry produkt, żeby ten klient na końcu... E, po prostu powiem tak grubo, całował tego data scientista. No i na pograniczu matematyki, statystyki oraz wiedzy biznesowej mamy takie zwykłe badania analityczne, czyli jest to taka analiza biznesowa powiedzmy, i, lub analityk danych, czyli tak zwane KPI, które możemy stworzyć, mierzyć pewne sukcesy, które osiąga nasza firma lub Stawić sobie cele rozwojowe lub kreować własną strategię. To właśnie pomaga, no w tym właśnie pomaga matematy matematyka, statystyka oraz wiedza biznesowa. Natomiast widzimy, że na pograniczu matematyki i statystyki w połączeniu z informatyką, czyli IT, jest. Właśnie uczenie maszynowe i takim podłożem tego uczenia maszynowego, które, z którego korzysta ten data scientist, to właśnie są te, te bazowe algorytmy, bazowe problemy, które możemy rozwiązać. Czyli po pierwsze to jest klasyfikacja, regresja, redukcja wymiarów i klasteryzacja. Również mamy sieci neuronowe, ale o tym powiedzmy. Powiemy trochę później, ponieważ na podstawie, czyli taki data science, junior data scientist, tak naprawdę nie musi wiedzieć wszystkiego, bo nikt nie wie wszystkiego. Ja też nie wiem wszystkiego, chciałbym, ale im więcej wiem, tym dowiaduję się, że więcej nie wiem. I widzimy, że na pograniczu, wchodzą już dalej, jakby do, do, do końca tego slajdu. Będziemy, że na pograniczu właśnie IT i wiedzy biznesowej mamy tak, zwanych, tak zwany produkt oprogramowania, czyli wyciągamy pewne, pewne cele, które chce osiągnąć klient, łączymy to z, oprogramowa z programowaniem i mamy pewny produkt informatyczny. Ale dobra, idziemy dalej. Zobaczmy, kim jest statystycznie ten Data Scientist, żebyśmy wiedzieli, z czego w ogóle zacząć. Jak ktoś wcześniej nie pracował jako Data Scientist lub nie zna w ogóle dziedziny AI, to może sobie zadawać dużo pytań i postaram się na te pytania dzisiaj Wam odpowiedzieć. I przede wszystkim tu będę pokazywał Wam kilka ciekawych analiz, przepraszam, które które bazują się na analizie rynku. Jeżeli chodzi o rynek IT, to były przeanalizowane oferty, oferty z rynku Stanów Zjednoczonych, również z Wielkiej Brytanii i z Indii, i z innych krajów Europy. Ponieważ w Europie, przynajmniej w Polsce, nie za bardzo mamy takie reguły, żeby ogłaszać, ile tak naprawdę możemy, możemy zarabiać na danym stanowisku. To się zmienia z czasem. Tak są niektóre firmy, które pokazują widełki, na które się możemy załapać przy aplikacji na to stanowisko. Ale dana analiza będzie się opierała głównie na. Jeżeli chodzi o taką stronę bardziej statystyczną, to 40% będzie danych z firm Fortune 500, czyli tych największych firm technologicznych. Również będzie 60% ofert z innych, innych firm, jeżeli chodzi o rozkład na regiony, to w, ze Stanów Zjednoczonych mamy ofertę 40% tej analizie zawartej, z Anglii 30, z Indii 50, 15, przepraszam, i z innych krajów 15. I to jest jakby takie podłożenie. Skąd mamy dane? Jakie dane mamy? OK, to już wiemy i teraz przyjdziemy dalej, czyli patrząc na te dane, yy, Możemy powiedzieć, że średnio statystyczny taki data scientist musi, musi mieć wykształcenie. Przecież większość data scientistów, jak widzimy, ma wykształcenie magisterskie lub doktoranckie, natomiast ta mniejsza część już posiada wykształcenie licencjackie, inżynierskie lub jakieś technikum, szkołę i tak dalej, lub w ogóle nie ma wykształcenia. Ale to Przepraszam. To nie jest jakby koniec świata. Jeżeli nie mamy doświadczenia w data science, to że nie znajdziemy pracy i bo tak dalej, bo tak nie jest przede wszystkim. I tu dalej przechodzimy do etapu, gdzie, dobra, ok, wiemy, że mamy skończyć uczelnię lub jakiś kurs online, ale kim Kim te ludzie są, te data scienciści? Gdzie pracowali wcześniej? Czyli z jakiej branży ich jest najwięcej? I tu popatrzymy na tą poprzednią pracę, czyli e, e, gdzie wcześniej pracowali. Czyli poprzednia praca, jeżeli chodzi o rozkład, e, gdzie pracowali wcześniej data scienciści, jaka była ich poprzednia praca, to widzimy, że najwięcej pracowało właśnie w. W dziedzinie Data Science, czyli jako Data Scientist, to potwierdza to, że ta osoba już zmieniała firmę czyli, firmę, czyli ma już jakieś doświadczenie. Natomiast widzimy, że dosyć spora liczba osób jest po IT lub są osobami, które są analitykami danych. Bardzo dużo osób wcześniej pracowało jako analityk danych i się przekształciła na Data Scientista, bo ten zawód jest najbardziej, nie chcieliśmy używać tu nazwy webinaru seksownym, zawodem XXI wieku, ale taką, taką informację nam podają media zagraniczne, również polskie, czyli potwierdzają tę informację, czyli... <laughs> przepraszam. Czyli... To ognisko obok Data Science jest tak wielkie, że to taki jest teraz popyt na tych pracowników, że coraz więcej osób z różnych dziedzin widzimy, że też dosyć dużo konsultantów które mogły, mogli być wcześniej konsultantami z sprzedaży, też przeszło do data science. Również mam kolegów, które, które, które chcą, po prostu patrzą jak, jak, my realizujemy projekty i są przykładowo project managerami i po prostu codziennie mówią, o, kurde, jaką macie fajną pracę, nie, chciałbym też tak pracować. I my mówimy, dobra, no to dawaj, wbijaj do nas na webinar, wbijaj do nas, wbijaj do nas na szkolenia, bo z Rusłanym często realizujemy szkolenia. O, może zrobimy trochę taką akty aktywność taką w czasie. Nie napiszcie kto już był na naszym szkoleniu lub warsztacie lub we webinarów jeszcze nie robiliśmy. To jest nas pierwszy, także przepraszam, jakby coś się działo nie tak. Staramy się, tak naprawdę, żeby dostarczyć Wam tę wartość jak najlepszej jakości, ale proszę napisać, kto już zna nas, kiedyś z nami współpracował, czy na danym etapie jesteście zadowoleni z tego, co pokazuje. No i idąc dalej. Przejdźmy do y, studiów, czyli jakie studia y, ukończyli tacy data scienciści. Najczęściej, jak widzimy, to są studia informatyczne, czyli taka informatyka, która łączy w sobie trochę elementy y, programowania, y, zarządzania architekturą. Y, Tworzeniem aplikacji jest stworzenie też jakby zasobów, z którymi możemy pracować. Natomiast co ciekawe, widzimy, że ekonomia i nauki społeczne jest, to jest jakby drugi, drugi kierunek, który, który występuje, czy z jakiego obszaru te ludzie przychodzą, i to jest zaskakujące. nie? I powiem wam jedną taką ciekawostkę. Niedawno pisaliśmy artykuł, jeżeli chodzi o przyszłość AI w, w przyszłość jak się zmieni świat, jak się, zmieni, jak się zmienią zawody, czy będzie faktycznie tych zwolnień tak dużo, czy faktycznie tacy osoby nietechnicznie będą cierpiały. I powiem wam, że teraz coraz więcej osób bo nawet nie osób, a firm się skupia też na tych etapach, takich momentach społecznych, proetycznych, równości i tak dalej. Myślę, że tu również jest taki, takie potwierdzenie, nie? Że, że osoby, które skończyły kierunki nietechniczne, mogą też zacząć tą przygodę z data science, do czego zachęcam. I dalej już w sumie... Żadnego, żadnego zdziwienia tu nie ma. Są osoby, które są po statystyce, przykładowo, lub skoczyły kierunki ścisłe, takie jak matematyka, fizyka lub inne. Także widzimy analityków czyli osób, które już kierunkowo cełowały w daną, daną branżę, poszli na studia, skończyli je, ale powiem wam, że tych studiów nie ma aż tak dużo. We Wrocławiu tu niedawno była taka śmieszna taka sytuacja, otworzyli kierunek, bodajże w zeszłym, czy... Czy dwa lata temu, kierunek, który nazywa się danologia, i właśnie to jest taka polska interp interpretacja Data Science. Użyłem właśnie w nazwie Data Science, bo większość osób kojarzy Data Science jako Data Science. Natomiast danologia coraz częściej też pojawia się, pojawia się w naszym życiu codziennym. Możliwie, nie wiem, będziemy używać już nie Data Science, czyli taką wersję angielską. A bardziej taką spolszczoną, czyli, czyli danolog. No ciekawie, nie? I dalej patrząc, to widzimy, że mamy osób, które mają inżynierskie wykształcenia lub inne. Też widzimy nauki ścisłe, przyrodnicze, czyli ten miks, jeżeli chodzi o data scientistów, jest bardzo, bardzo duży. I Oj, 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 coś mi tu slajd uciekł, dobra. I przechodząc dalej, zobaczmy już w sumie mamy informację, jeżeli chodzi o tą Tą stronę, jakby to, ten fundament, z czego się składa, jakie są zawody, muszą być skończone, albo jak wygląda strona taka bardziej analityczna, jeżeli chodzi o podnoże data scientistów, czyli kim te są osoby. Kim? I popatrzymy już tak bardziej ogólnie na tą analizę. Czy widzimy, że najwięcej data scientistów to są osoby, które mają około 8 lat doświadczenia. Są dwujęzyczni, czyli przykładowo wykorzystują język polski i angielski w pracy. Też również to najczęściej mężczyźni, ale powiem wam, że to się zmienia i bardzo szybko i z Rusłanym dokładamy do tego cegiełkę, bo często prowadzimy szkolenia i warsztaty dla dziewczyn i... To, to, to naprawdę czuć tą moc i to zupełnie inne podejście, jeżeli porównamy dziewczyn i chłopaków, bo prowadziliśmy też tak warsztaty w, w osób z liceum, też, też prowadziliśmy dla osób takich młodszych, czyli około 25 roku życia. I powiem wam, że dziewczyny potrafią dać czadu. Przepraszam, trochę kaszlam. Mam nadzieję, że wam to, was tam nie zagłosiłem. Ale popatrzymy jeszcze głębiej na tę osobę, czyli z czego się składa ona. I, na, I w danym momencie, czyli ta analiza była robiona na, na początku 2019 pod koniec 2018 roku. I w tym momencie widzimy, że Data scienciści posiadali średnio około 2, 3, 2, w sumie 2 lata i tam 4 miesiące doświadczenia i mieli wykształcenie magistra lub wyższe, jeżeli chodzi o studia doktoranckie. I również posługiwały się dwoma językami najczęściej, czyli Pythonem i R. I. Zobaczmy, jakie w ogóle skillsy lub takie zestaw umiejętności musi posiadać ten data, data scientist czyli przede wszystkim on umie, musi umieć programować przykładowo w języku R lub w Pythonie również dobrze jak zna SQLa, Matlaba, czasami są też osoby, które potrafią programować Java lub w C++. Jeżeli chodzi o Java, czyli ten głównie ten obszar, to on odpowiada bardziej za obszar Big Data, czyli obszar, w który, z którego korzystają data scientifici dla przygotowania lepszych modeli i takim językiem drugim, jeżeli chodzi obok, obok Java, to jest skala, która jest często wykorzystywana dla przetwarzania na klastrach Hadoopowych różnego typu operacjach na danych, robienie analiz i tak dalej. MATLAB to raczej z uczelni, wszyscy znamy, SQL no to jest podstawa, raczej nawet osoby, które potrafią coś, robić, potrafią coś robić w Excelu, też potrafią pisać w SQLu lub jakieś makra też stwarzać. Widzimy też, że bardzo podobnie wyglądają dwa języki, R i Python, jeżeli chodzi o częstość występowania w, w skillsach, czyli w osób, które są data scientistami. Ale powiem tak, że w zeszłym roku na tą analizę i wyglądało tak, że R był popularniejszy od Pythona. Tu mamy po prostu różne szkoły, które stosują tego Pythona w nauczelniach, przy nauczaniu nowych specjalistów, dlatego ten R jest częściej się pojawiał, teraz on jest rzadziej, ponieważ Python jest bardziej obszerny, czyli jest stosowany też również do przygotowania aplikacji, ale też również mamy przykładowo w R Shiny, który możemy dla tych aplikacji wykorzystać, chociaż ono nie jest na tyle funkcjonalne. I popatrzmy, z których obszarów, czyli z jakich dziedzin, w jakich dziedzinach działają te data scienciści i popatrzmy na różne obszary naszego świata. Tu mamy obszary, na podstawie których były te analizy robione i powtarzam, że Indie i obszar Other, czyli widzimy tu Europę, Azję, Razem zawierają około 30%, prób, 30 od próbki całej, natomiast UK i Stany Zjednoczone posiadają tę największą próbkę. Dlatego te dane, jeżeli chodzi o te, o te obszary z mniejszą częstością danych, mogą trochę być mniej klarowne. Ale popatrzmy głębiej. No, jak widzimy, bardzo ciekawie, że w sektorze finansowym w UK, jak i w Indiach, jest bardzo dużo osób, to jest na poziomie około 20-25-4%. I to jest w sumie zgadza się, ponieważ mamy dużo banków, które są zarejestrowane w UK. Też mamy tam Revoluta, który nie wiem, czy teraz został bankiem. Może ktoś wie, to napiszcie, czy Rewolut teraz ma licencję bankową, czy, czy nie. Bo w sumie nie wiem, dobrze wiedzieć. Ale patrząc przykładowo na Stany Zjednoczone, to widzimy, że ten udział, jeżeli chodzi o branżę finansową, jest dużo mniejszy, Dosyć dużo też widzimy, dużo osób, które pracują w obszarach technologicznych, czyli w przemyśle, i ten procent bardzo się zmienił, jeżeli porównamy z 2018 rokiem. On bardzo wzrósł przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w UK. Ponieważ coraz więcej linii jest bardziej zautomatyzowanych, coraz więcej ludzi jest zastępowanych robotami, jeżeli mówimy o pracy takie monotonne, cykliczne. I Natomiast jeżeli popatrzymy na, na branżę technologiczną, to w sumie to jest takie oczywiste, nie? że branż, branża technologiczna musi posiadać jak najwięcej, największy udział, jeżeli chodzi o pracowników z Data Science. I, a jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, to no słabo wygląda. Słabo. Mam nadzieję, że to się zmieni z czasem, że nie będziemy jak to ja zastanawiać, kiedy ja już skończę chorować, natomiast mi przykładowo aplikację lub Medicover, z którego korzystam, napiszę, że okej, okay, teraz zachorowałeś, zrób sobie nie wiem, jakieś zdjęcie albo wypełnię jakiś kwestionariusz powiemy, kiedy będziesz już zdrowy, nie? żebym wiedział, na ile mam wziąć ten, tą L4. Bo ciągle... Muszę się zastanowić. Ta branża, w sumie, też jest dość szeroko rozwijana, jeżeli chodzi o detekcję różnego typu chorobów, które ciężko się leczą, przykładowo raka, wyopywanie nowotworów ze zdjęć, zdjęć zwykłych, czyli przykładowo na skórze, zdjęć rentgenowskich również. Czyli ta branża ma wielki potencjał mam nadzieję, że ona też będzie szybciej się rozwijała i sprzyczyni się do tego, że będziemy po prostu zdrowsi w tym dwa, dwa w 2020 roku, już zaczynając, za niedługo. I dobra, wiemy kim są te data scienciści, gdzie pracują, w jakich branżach, wiemy też co potrafią, czyli z jakich narzędzi korzystają. Też wiemy, jak wygląda rozkład, jeżeli chodzi o zatrudnienie w branży, ale popatrzmy na poziomy, czyli tę ścieżkę data scientista, od, on, od kiedy on zaczyna być tym data scientistem, i w sumie kiedy on osiąga już tego, takiego trzeciego, szczeb, trzeciego mm, poziomu. Trzeci poziom wiadomo, że nie jest ostatni, ale jest takim, jakby typowym, to jest taka typowa ścieżka i wymagania, które muszą posiadać data scientisti na, równych, na różnych etapach swojego rozwoju. I jak popatrzymy. I jak popatrzymy na, na, na ten wykres, to widzimy, że ten młody gościu, czyli który skończył dopiero uczelnię, głównie się zna na statystyce, analityce, natomiast nie ma, nie posiada wiedzy o tworzeniu oprogramowania, przykładowo jak ta koleżanka, ale ten gościu na końcu tu już jest najlepszy w ogóle, wie wszystko i też łączy te to wiedzę biznesową, która, która dostarcza największą, jeżeli chodzi o wartość i też kierunek zadaje, w, jak, w jakim muszą pracować data scientisti. A Słuchajcie, mi band mi podpowiedział, że muszę się przejść, <laughs> nie wiem czy idę. Powiedzcie mi, czy, czy jest ok, czy mnie słyszycie, czy nie śpicie, czy mam szybciej prowadzić ten, ten webinar, czy wolniej, czy podawać więcej przykładów, szczegółów. Chciałbym mieć od Was taki feedback. Proszę napisać w komentarzach, mi Ruslan przekaże. No i kontynuujemy dalej. I ten MOOCI Data Scientist, popatrzmy na niego. Wczoraj Rusman pokazywał takie typowe stanowiska, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, natomiast nie pokazywał takiego podziału na poziomowego, powiedzmy, na stanowiskach, jeżeli chodzi o data science i ten młodszy data scientist to najczęściej jest magister informatyki, matematyki lub również inżynier. Może być również inżynierem oprogramowania. Ma doświadczenie, wiadomo, że od zera do dwóch lat, czyli lub jest świeżo po uczelni, lub po jakichś kursach, czyli osoba mało doświadczona. Natomiast też, jeżeli chodzi o umiejętności, to korzysta głównie z ERA i z Pythona. Również korzysta z Jupyter Notebooka, E, Jupyter Notebook to jest taki interfejs e, już dla, dla języku programowania, który, który jest bardziej przyjazny, nie musimy tam pisać komend dla uruchomienia naszego skryptu. E, I odby, jakby piszemy kod, uruchamiamy go, ten element, który w, napisaliśmy i widzimy od razu, e, od razu wynik. I Kaggle. Kaggle to jest taka platforma, o której później wam powiem. Jest bardzo ciekawa i powiem wam, że teraz jest mocno sponsorowana przez różne wielkie instytucje, jeżeli chodzi o różnego typu konkursy, które wrzucają tam, i nagrody powiem Wam uch, do zaskoczenia. Będzie można, pokażę Wam dalej trochę szczegółów, proszę o cierpliwość. Dobra. Lecimy. No i ta dziewczyna, która jest starszym data scientistem, to również musi posiadać wykształcenie wyższe. Znowu wspominam o tym wyższym wykształceniu. Pewnie nie każdy ma to wykształcenie, ale ono jest może tak, najczęściej się pojawia. Jeżeli mówimy o te stanowiska wyższe, najczęściej się pojawiają też doktoracie, jeżeli mówimy o branży technologicznej, to jest w sumie logiczne. Bo muszą być osoby, które znają jakby całe podnoże danego obszaru i mogą na etapach pewnych skrętów lub zmian trendu na rynku dobrze zareagować i postawić na, postawić zespół i skierować go w dobrym kierunku. To jest myślę, że dobre. I jeżeli mówimy o starszo, starszego Data Scientista, to on musi mieć doświadczenia, bo najczęściej ma doświadczenia od 3 do 5 lat. Też są wyjątki, czasami osoby mają powiedzmy, jeden rok doświadczenia w Data Science, ale są na ty, tyle wybitni, że już są na pozycjach seniorskich, czyli na pozycjach starszego Data Scientista. <tryk> Co jeszcze musi posiadać ten data scientist, senior data scientist? Czyli musi posiadać też również dodatkowo w porównaniu do juniora wiedzę o, o cloudzie, czyli o tym, jakie narzędzia możemy z tego clouda użyć, przykładowo AWS, Azure, Google, Google Cloud Platform. To, to są takie największe gracze, które dostarczają, dostarczają różnego typu rozwiązania, które, które nie musimy. Przede wszystkim robić albo załatwiać te infrastruktury, jeżeli chcemy zbudować jakiś sklep internetowy albo zarządzać logistyką na szeroką skalę. Czyli to jest teraz możliwe przez cloud, czyli całą tą infrastrukturę możemy zbudować na cloudzie nie musimy się martwić o liczbę serwerów, o ich dokładanie i tak dalej. To jest skalowalne również, to jest bardzo dobre. Jeżeli chodzi o wdrożenia, docker, czyli kon, y, tworzenie konter, kontenerów, które możemy używać dalej do przeniesie, przeniesienia pewnych y, y, aplikacji lub rozwiązań i łatwego ich deploymentu. Y, też również tu mamy API, czyli inaczej API. Czyli tworzenie API to przede wszystkim jest, jest z, z, zadaniem tego senior data scientista, bo on musi nie tylko potrafić stworzyć, stworzyć rozwiązania, czyli jakiś model, ale też go wdrożyć, żeby go wdrożyć, czyli przeprowadzić deployment. Musi najczęściej jest stworzyć api, które będzie się komunikowała przykładowo z naszą aplikacją. Jak chcemy zarezerwować, nie wiem, Ubera przykładowo, to za pomocą api nasze rozwiązanie będzie się komunikowało, nasze jakby jądro jakieś logiczne będzie się komunikowało z, z naszą aplikacją. I to jest rozwiązanie w sumie powszechne i szeroko stosowane. Natomiast ten lead, data scientist, nazwałem go lead. Nie wiem, czy wiodący to jest dobre, dobra nazwa dla do tej osoby, ale on musi również, wiadomo, że to jest osoba już bardziej doświadczona, doświadczona czyli posiada średnio ponad 5 lat doświadczenia w branży, ale również ma pewne umiejętności bardziej takie miękkie, powiedzmy, albo biznesowe, które Pomagają mu lepiej się dogadać z klientem, lepiej go zrozumieć i przekształcić to, jakby wiedzę, wiedzę biznesową na wiedzę techniczną dla tych osób, które pracują na co dzień z kodem, na taki język techniczny, żeby one zrozumiały te, te wartości, które chce zdobyć klient, ten cel, który chce osiągnąć, żeby ten produkt był jak najlepszy. I żeby każdy ze stron, każda ze stron była zadowolona. No i przechodząc dalej, mamy zarobki. Jeżeli mówimy o zarobkach, to w sumie tu jest dosyć ciekawie, bo data scientisty nie zarabiają najmniej, czyli widzimy, że ten, tu będę podawał trzy pozycje, to będzie junior data scientist, dead data scientist i senior data scientist. Niestety nie było na tej stronce e, informacji o wiodących data scientistów, czyli tych lead, ale <laughs> powiedzmy, że będzie w naszym przypadku to senior data scientist. I popatrzmy, jak wygląda średnia zarobków dla juniora. I widzimy, że średnia zarobków dla juniora rocznie to jest informacja też również dla Stanów Zjednoczonych. 79 prawie tysięcy dolarów, czyli dzieląc na 12, to 6,5 tysiąca na rękę gościu dostaje, będąc juniorem I to, i to w sumie jest fajnie, ale jeżeli poprzymy na polski rynek, to myślę, że mniej więcej to wygląda tak samo, tylko w złotówkach nie wiem, czy brutto, czy netto, to już musicie sami mi powiedzieć i idąc dalej, popatrzmy, ile zarabia ten data scientist, czyli w danym przypadku zwykły. I on zarabia około 8300 8 gdzieś mniej więcej, nie, jak 100 tysięcy podzielimy na 12, 8300 miesięcznie, czyli jest różnica spora w sumie. Nie tak spora, ale dość istotne, ale też popatrzymy na tych najlepiej zarabiających i widzimy, że ta górka, e, e, widzę, że jest pytanie, ile zarabiam. No zarabiam tyle, ile pokazuję, nie? Musicie strzelać, bo już podpowiedziałem, pod, pod, pod jak to się można przyliczyć na polskie zarobki. Musicie tu jeden do jednego, tylko że walutę, walutę nie, nie, nie liczyć, nie? Czyli powiedzmy, że mniej więcej... To jest w takich granicach przynajmniej tak wygląda rynek w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli mówimy o tych starszych data scientistów to zarabiają ponad 10 tysięcy dolarów miesięcznie. I te najlepsze osoby już zarabiają Coraz więcej, czyli około 12-13 tysięcy dolarów. Czyli widzimy, że jest warto. Nie? Mam nadzieję, że was trochę bardziej zachęciłem. Nie, nie śpicie już teraz, już te dolarki w oczach się kręcą. Ale okej, okay, wiemy już, kim jest Data Scientist i wiemy, jakie umiejętności ma, ile zarabia i w jakich dziedzinach pracuje. No też popatrzmy, jak wygląda w ogóle taki proces data science, taki taki najprostszy, taki codzienny, nie? Chciałbym też, żeby, żebyście też mogli sobie zerknąć na to. Widzimy, że, yy, że pierwsze, co musimy zrobić, jeżeli chodzi o przeprowadzenie takiego typowego procesu data science, to Zdefiniować, zdefiniować właśnie nasz problem, do której, który chcemy rozwiązać, potem przejść do zbierania danych, procesowania danych, eksploracji ich i przy, przy prowadzeniu pewnych analiz również znowu przechodzimy do eksploracji danych. Dlaczego mówię o tym? Bo tak naprawdę data scientist nie... Nie codziennie pisze modele. Najczęściej on się boryka z tymi danymi, czyli najwięcej czasu, czyli w zasadzie możemy przypomnieć sobie zasadę Pareto, czyli 80. Procent czasu swojego on traci po prostu na przygotowanie danych i widzimy, że te dane, czyli ta data, coraz częściej tu się pojawia w tym procesie i nam to potwierdza. Czyli tylko 20% data scientist bawi się w modele, w tworzenie tych modeli, yy, polepszenie, optymalizację i jakiś proces deploymentu. No, i już pewnie pytania. No, ok, już kurde, kusisz nas, kusisz, kusisz, tak trochę ciągniesz ten czwartek, późny czwartek, nie, ale od czego musimy zacząć w ogóle, żeby stać tym data scientistem? No i powiem Wam, że ta ścieżka jest taka, na początku jest trudna, dalej jest trochę łatwiej, ale ciągle trzeba się uczyć. Nie ma tak, że usiądziemy sobie na na krześle i będziemy nic nie robić, kiedy już spędzimy w jakiejś firmie ponad 2 lata, kiedy już przejdziemy do tego stanowiska seniorskiego. Ale pierwsze, co musimy zrobić, to nauczyć się tych podstaw. Tu są naprawdę dużo materiałów. Nie ma tu wszystkich, bo nie da się pokazać wszystkiego. Ale tu jest taka podstawa, to co musi umieć data scientist na początku. Tu na końcu też podam to, że na początek programowania, jakie kursy wam polecam. Natomiast tych kursów jest tyle, że, że, że codziennie przybywa tysiącami tych kursów. Nie wszystkie są dobre, nie wszystkie są jakościowe, ale ale będziemy to poprawiać. Za niedługo też pewnie puścimy Wam kurs AI aktywacja, który pomoże trochę bardziej poznać AI, ale to już tak na marginesie raczej. Ale wracając do slajdu, popatrzymy z czego, z czego musimy najpierw zacząć, czyli to tej matematyki, czyli takiego zrozumienia całego podłoża tych algorytmów, zrozumienia, yy, na czym polega algebra liniowa? I tu podałem kilka kursów, które możecie sobie łączyć. To są kursy online, bezpłatne. Jeżeli mówimy ten, patrzymy na ten po polsku, czyli algebra by Khan Academy po polsku, to fajno, fajnie się nazywa ta akademia. Ale gościu, gościu fajnie opowiada i możecie z tego skorzystać. Również też polecam skorzystać z kursu algebry liniowej od profesora Stanga. On bardzo bardzo fajnie tłumaczy i w sumie tak interaktywnie podchodzi do tematu. Tam są nagrania, z których z których, z których musicie z których musicie się wywiązać. Dalej, dalej kursy są dotyczące rachunku różniczkowego. Przede wszystkim tu chodzi o badanie funkcji, czyli badanie funkcji tej zmiany rzeczywistej w oparciu o pojęcia pojęcia pochodnej. Ale e, musimy też tu w, na, na danym etapie sprawdzić, że jest właśnie pytanie. Serio, serio, na różniczko. No powiem wam, że najlepiej przez to przejść, żeby nie zaczynać od końca, bo większość osób zaczyna od, od sieci neuronowych, nie, nie przychodzi przez to i potem ma ciężko jak... Teraz musimy zdefiniować tą funkcję aktywacyjną, w ogóle z czego ona się składa. I to właśnie na tym polegają te podstawy matematyczne, żeby zrozumieć, jak się posługiwać różnego typu. Funkcjami i zrozumieć, jak te algorytmy działają, żeby w przyszłości nie mieć z tym problemu, żeby do tego po prostu nie wracać. Nie? Bo to jest tak, że raz sobie tego się nauczymy i będzie dobrze. Dalej przechodzimy do etapu statystyki, czyli zrozumienia, jakie, jak możemy badać hipotezy, różnego typu podejścia. Regresji liniowej lub nieliniowej, też można to napisać w Excelu. U nas jest kolega, który, który potrafi napisać model machine learning w Excelu. To też, też jest fajnie. Fajnie z tego, z, z tego w ogóle skorzystać i to doświadczyć. i Jeżeli mówimy o kursach, to kilka jest tu dostępnych. E, chyba dwa są bezpłatne, na no ile pamiętam. Ale, jeżeli chcecie tam certyfikat, to musicie po prostu zapłacić. Ale, tak domyślnie, to jest bezpłatnie. Większość kursów jest tak, że teraz jest bezpłatnych, natomiast, jeżeli chcemy mieć certyfikat, to musimy zapłacić. Natomiast, musimy trochę pogrzebać, żeby znaleźć te jakościowe. Nie? Jeżeli mówimy o algorytmach, to ten kurs już chyba polecał, rósł wczoraj, ale przypomnę przypomnę Wam jeszcze, że warto z niego skorzystać, bo tu pokazane wszystkie algorytmy, które są wykorzystywane w uczeniu maszynowym, jak pokazano też również, jak one działają i to będzie fajny taki background dla tego, żeby zacząć przygodę z Data Science. No i na początek dla programowania, jak nie jesteście jeszcze zdecydowani, który język, Python czy R, to powiem, że dwa lepiej. Ale zacznijcie od Pythona. Moja rada Wam dla Was, ponieważ powiem Wam tak, że kiedy zacznicie od R, to nie będziecie chcieli wrócić do Pythona, bo będzie Wam się on wydawał taki dziwny. Ja miałem te, te, takie doświadczenie, że dziwnie się pisze w Pythonie. Natomiast, jak zaczniecie od Pythona, to z R na pewno poradzicie, bo on jest, bo R jest trochę mniej popularna, jeżeli chodzi o takie rozwiązania deploymentu modeli, czyli na tych już stanowiskach seniorskich, czyli ciężej jest ten nasz model wypychnąć na produkcję. Da się, ale Trochę więcej jest kombinacji, natomiast z Pythonem jest w tym, na tym etapie jest łatwiej, ale również jest bardzo czytelny i zrozumiały też, jak kiedy, kiedy zaczynamy tylko. No i różnego typu konkursy na Kaggle to bardzo polecam, tu, tam są również... E, przygotowywane najczęściej Jupyter Notebooki, czyli takie już rozwiązania gotowe, które musi, możecie uruchomić na podstawie danych, które już macie w Kaglu, w sumie, bo tych baz danych jest na Kaglu dużo e, i ta hurtownia jest coraz, coraz częściej poszerzana. Powiem, dlaczego z Kagla warto skorzystać. Przede, przede wszystkim z Kagla. E, Coś mi wariuje mój, mój PowerPoint, poprzeszkiwałem mi slajdy. Dobra, to może wróćmy. O tak, logicznie, książki. Zapomniałam o książkach, bo książki, które warto przeczytać, no teraz coraz mniej mamy tych fizycznych książek, coraz częściej. Korzystamy z wersji elektronicznych. Widzimy, że Machine Learning dla, przez Andrew In, Jak to dobrze, mam nadzieję, powiedziałem. Jest również w wersjach, wersjach elektronicznych w języku angielskim, rosyjskim. I też mamy książki, w, w, jeżeli chodzi o Data Science. To jest dobra książka. Introduction to Data Science. Po, przez Dewi Kylana. Też również polecam te dwie książki, to są w sumie podobne. Podobne, jeżeli chodzi o logikę, natomiast po prostu dla różnych języków są. I tu są linki też. Prezentacja wam będzie wysłana pod koniec webinaru, także nie przejmujcie się, będziecie to mieli. I jeżeli chodzi o R, to jest R for Data Science, czyli w sumie jedy, jeden wydawca, nie? Jest także tego ciężko nie zauważyć. Te dwie książki są dobre. Tu po prawej dla R, po lewej dla Pythona. Również dodałem jeszcze dwie, jeżeli chodzi o statystykę i deep learning w R. R często też korzysta z rozwiązań, które jest przygotowane w Pythonie tak robią na Hama. Jeżeli chodzi o, głównie o rzeczy deep learningu, także także polecam również, kto skusi się na R, to będzie fajna książka, kto będzie w Pythonie pracował, to wcześniej podałem też sporo Przydatnych. Ta również książka, dobra, praktycz, praktyczna statystyka, która, która pomoże Wam trochę bardziej zrozumieć te pojęcia, które są w statystyce, głównie o badaniu hipotez. To chyba jest taka podstawa, która, którą warto wiedzieć, ale również inne, inne podejście, które wam, pomogą Wam w pracy, żeby nie tylko produkować modele, a potrafić też zrobić trochę więcej. I dlaczego Kaggle, nie? No to właśnie chciałem Wam tym powiedzieć. Dzisiaj zobaczyłem i byłem w szoku tak naprawdę. Przede, przede wszystkim konkursy, nie? Konkursy, konkursami. Tak myślimy, kurczę, te konkursy tak w Polsce dają 10 tysięcy za jakieś konkursy na Hakatonach, a to kurde, popatrzycie. Mamy konkurs, który, do którego nagrody jest półtorej, półtorej miliony dolarów popatrzmy na tę trzecią pozycję. Dlaczego na trzecią? Bo no jest dość w sumie ciekawa przynajmniej dla mnie. To jest pozycja dotycząca wypywania filmików, które zostały przerobione za pomocą D-Fake'a, czyli zamieniamy twarz. Wam pokażę o co chodzi dalej. Zamieniamy twarz ludzi, na przykładowo, że Chcemy być dzisiaj Obamą i dzisiaj nagrywamy filmik swój i nakładamy twarz Obamy na własną. Potem jest przetwarzany też za pomocą deep learningu nasz głos i też ten głos jest podmieniany. Czyli głównie do wypywania takich fake newsów. To główny, główny problem, który oni chcą rozwiązać. I tu jest nagroda jednej bańki, nie? To nie jest źle, powiem wam. Także zachęcam korzystania z Kagla, ale jeszcze dlaczego dlaczego warto w ogóle korzystać z tego Kagla? To jest wiadomo, że na początku jest dużo różnych rozwiązań, ale Kagel teraz jest, mi się wydaje, jednym z lepszych miejsc, jeżeli chodzi o takie testowanie na początku własnych umiejętności lub zdobywanie jakiejś większej... Wiedzy lub zastosowanie własnych umiejętności też w praktyce. Nie? Bo możemy uczestniczyć w konkursie, wygramy Milion i wtedy stworzymy własną firmę, firmę i będziemy rządzić. No i dalej przed drugim takim atutem, Kagla jest właśnie duży zbiór datasetów, które możemy wykorzystać do testów naszych algorytmów, ale również platforma, która pozwala nam bez skonfigurowania własnego środowiska korzystać ze środowiska na Kaggle, czyli możemy stworzyć notebook, czyli ten śliczny Jupyter notebook lub też korzystać z skryptów jest dostępny Python i R, jeżeli mówimy o języki programowania, także na spokojnie. Również jest możliwość wykorzystywania, wykorzystywania GPU, co jest też fajne. Oni mają jakieś tam ograniczenie, jeżeli chodzi o czas, przez który dana operacja będzie uruchomiona. Bodajże tam chyba 6 godzin jest, ale na początku zupełnie wystarczy. Nie musicie mieć dobrego komputera, nie musicie, Konfigurować własnego środowiska, nie musicie szukać dodatkowo danych. Może macie wszystko na kaglu. Nie? Też macie tam dużo pomocy i rozwiązań. Także zachęcam. No, i tu jest, dlaczego chcecie, nie? 1 milion, to tu pokazuję. Mam nadzieję, że będzie wam widać. Zaraz puścimy tego deepfake'a. <laughs> if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like, uh, I don't know, uh, Killmonger was right, or uh, Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would, someone. Like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stoń. Mam nadzieję, że było mnie słychać. Napiszcie, czy słyszeliście w ogóle głos Trumpa, ale, ale skumaliście o co chodzi. Chodziło głównie tu w tym filmiku, żeby podmienić nie tylko twarz e, e, Obamy, przepraszam, powiedział Trump, Obamy, ale też podmienić jego głos. Czyli to jest narzędzie, które pozwala na Produkowanie fake newsów, które mogą w przyszłym czasie wpłynąć na bardzo duże nieporozumienia, można powiedzieć tak lekko, ale czasami nawet do wojny, bo będziemy mieli coraz więcej propagandy różnego typu newsów nieprawdziwych, które mogą pewne działania ludzi. Powodować również dużo agresji, podziału między ludźmi to jest, nie jest dobre, dlatego, właśnie ten milion, nie? czyli oni dają milion, że przygotujesz, opracujesz im rozwiązanie, które będzie w stanie wyłapać, że to nie jest prawdziwy Obama, tylko podróbka, nie? czyli taki fake news. No, i podsumowanie. Podsumowanie, czyli czego się nauczyliśmy. tak? Wiemy już, kim jest Data Scientist, wiemy kim, e, gdzie pracuje, w jakich zawodach, e, jakie ma e, poziomy, czyli jakie grade y może zdobyć, jak wygląda jego ścieżka rozwojowa, jak wyglądają algorytmy, algorytmy które możemy użyć. Tu pisałem o 10 algorytmach, takich najczęściej wykorzystywanych przez Data Scientistów. Celowo nie podam je tu, bo będę Was zachęcał dla tych, którzy są zainteresowani, żeby wypełnić ankietę i wtedy dostaniecie dodatkowo jeszcze z książki elektroniczne, które tu są. Prezentacja dostaną. W sumie też osoby, które wypełnią ankietę. Teraz poproszę Rusłana, żeby, żeby tą ankietę, ankietę wysłał. Mam nadzieję, że on ją ma. Jak nie ma, to ja mogę ją wrzucić. Dobra, to ja wrzucę. Może nie wiem, czy Rusłan ma. to jest krótka ankieta przygotowałem ją na szybko bo chciałem zbadać feedback niestety nie da się to, tego feedbacku zabrać przez, przez właśnie YouTube'a ale zachęcam do wypełnienia tej ankiety może dziś teraz się pokaże fajne tłumam nie i głównie w podsumowaniu chodzi o to, żeby was trochę zmotywować, nie? zmobilizować. Dlatego też Wam pokazywałem te zarobki, pokazywałem, co się da zrobić za pomocą sztucznej inteligencji, jak można wpływać na ten świat, jak można podmieniać twarzy bo te narzędzia są na, na co dzień dostępne i je możecie sami wykorzystać lub przetestować lub stworzyć jakieś lepsze, które pozwalają, że ten świat będzie lepszy. Też zachęcam do przeczytania tej literatury, które, którą dla was przygotowałem wcześniej, którą dostaniecie po wypełnieniu tej ankietki. To krótki feedback, nie ma nic zobowiązującego, także nie ma z tym problemu. Również zachęcam zadawać teraz pytania, kto ma. Bo w sumie będziemy, będziemy kończyć. I jeżeli chodzi o mój kontakt, też jak ktoś potrzebuje, to wam napiszę. To jest mój e-mail. Jakby ktoś chciał więcej informacji, chciałby jakąś współpracę nawiązać lub chciał pomocy, z, poszukuje przykładowo pracy, to chętnie pomogę. Też, jeżeli ktoś ma pytania, proszę wbijać śmiało. na no wszystkie maile będę odpisywał. A teraz proszę na Wasze pytania. I mam nadzieję, że, że nie zanudziłem Was, a trochę bardziej zmotywowałem. No to chyba jest takie trochę opóźnienie, jeżeli chodzi o, o, o pytanie, także będę trochę tak buforował czas. W Data Science w sumie nie ma tak, żeby było nudno, powiem Wam tak. Jeżeli ktoś się waha, czy zmienić dzisiejsze stanowisko na właśnie data science, bo coraz częściej pojawia się, pojawia się, pojawiają się problemy, z którymi wcześniej nie mieliśmy po prostu do czynienia i ciągle musimy uczyć się. Ja za sobą zauważyłem, że coraz, co, co dłużej pracuję jako data scientist, coraz więcej nie wiem po prostu, nie? I muszę o tą wiedzę, dodatkowo akumulować, akumulować, bo informacji, algorytmów różnego typu różnego typu rozwiązań jest multum. Natomiast warto też skupić się na tym, że musimy te podstawy, ten, ba, tą bazę zdobyć, żeby potem na podstawie tej bazy cegła po cegle budować nasz dom, który który będzie się nazywał Data Science, czyli to jest bardzo popularny teraz zawód, jest dobrze płatny, jest również w Polsce jak za granicą, może w Polsce trochę z mniejszym, z opóźnieniem, jeżeli chodzi o wdrożenia, ale coraz częściej pojawiają się firmy, które też wbijają na ten rynek zagraniczny i wygrywają, albo zbierają całe, całe śliwki, czyli tę górkę, nie? No i lećmy do pytań, widzę, że coś tam się pojawi, pojawiło. Tak, dzisiaj jest drugi dzień, co wczoraj był pierwszy, kto tam nie był na pierwszym, to jest, to może dać piątkę, albo napisać w komentarzu, że nie był na pierwszym, dlatego dałem tyle. Ruslan też tam podsyła, podsyła linki do YouTube'a, które są na wczorajszą prezentację. Możecie ją pooglądać i potem wypełnić ankietę. Tak zachęcam wypełnić tę ankietę, bo chcę wysłać te informacje, tę prezentację dla tych osób, które są naprawdę zainteresowane. I po prostu, żebyście zaczęli nie od nowego roku, tylko już tak jak, jak, jak najszybciej. I będę, będzie mi miło, kiedy, kiedy spotka, spotkamy się już na, na drodze zawodowej. Dobra, to może popatrzmy na pytania, czy są. Znaleźć pracę bez studiów po technikum. E, po technikum, no w zależności co umiesz, nie? Bo tu jest tak, że nie ma różnicy w sumie, jakie masz wykształcenie. Tak uogólniając. Wiadomo, że dobrze, jak masz... Wyższe, wyższe studia, skończone jakieś magistra z informatyki, natomiast jeżeli potrafisz już coś robić, to nie ma z tym problemu. Jeżeli potrafisz programować, potrafisz fajnie myśleć i chcesz się nauczyć, bo osoby na stanowiskach juniorskich przede wszystkim to są osoby, które muszą się nauczyć i muszą tego chcieć nie? muszą być głodni wiedzy głodnie tego, żeby tą wiedzę zdobywać od swoich starszych kolegów. Również znam kilka, kilka dziewczyn, które są na stanowiskach juniorskich, pracują w banku i w sumie fajnie sobie radzą. Naprawdę. Wcześniej nie pracowali w, w informatyce, czy w, w obszarze jakimś związanym z IT, i w sumie nauczyli się na jakichś kursach programowania, przyszli na praktyki i zostali. Także zachęcam, żeby zacząć od praktyk. Moim zdaniem to jest będzie fajne doświadczenie, zrozumiesz w ogóle, czy warto, nie? czy to się podoba, czy nie, ale proszę się nie poddawać po pierwszych e, porażkach. Proszę spróbować jeszcze raz, na pewno się spodoba. Dobra, popatrzmy dalej. Co tam się dzieje? Hmm. Razem skipniemy. Michał Nieruch nieruchalski. No jasne. Wbijaj, Napisz mi na maila proszę, żebym miał do Ciebie kontakt. Jak już działasz w tej dziedzinie lub jesteś zainteresowany, masz jakiś pomysł, to chętnie, chętnie pomogę. Nie ma problemu. Jestem otwarty na współpracę. I czuję, że tak, że jakbyś sam uczył, zamiast do szkoły chodzić, to bym więcej z tego wyciągnął, ale skończyć trzeba. No tak jest. No. Jak zaczynamy chodzić na, na studia, bo ja tak miałem, bo ja mam dwa magistry i jednego licencjata, jeszcze skończyłem techniką przedtem. I to jest tak, że ta wiedza, którą zdobyłem na studiach jest no, w sumie takim może trochę podłożem nie? dobrym. Ale to nie wszystko, nie? Co, co jest potrzebne. Dużo wiedzy zdobywało się właśnie w taki praktyczny sposób, czyli jak mamy problem, musimy go rozwiązać, damy i rozwiązujemy. Szukamy jak, szukamy podejść, bazując na jakieś doświadczeniach ze studiów, ale raczej studia za zbyt nie dają. Zbyt szybko zmienia się ten świat, żeby programy na uniwersytetach tak, tak też szybko zmieniać, żeby dopasować do tych zmian, które już są na rynku. I czasami uczymy się technologii, które nie są potrzebne, które już nie są aktualne w dany czas i wspierane przez większość systemów. Natomiast... Tak, może warto, warto pójść też, mi się wydaje, w, w tym momencie na studia takie związane e, mocno z, z zachowaniem ludzi, socjologią nie? czyli kierunki, które badają społeczność badają, jak te ludzie e, zachowują się w pewnych sytuacjach, jak reagują na pewne podraźniki, czynniki bo to będzie też wykorzystywane w przyszłości w AI również, bo kiedy połączymy to wykształcenie takie socjologiczne, powiedzmy, z technicznym, czyli z data science, to będzie bardzo dobra mieszanka, bo wtedy będziemy, możemy wejść w etykę AI, to jest teraz na topie, czyli etyka modeli lub rozwiązań, która... Doprowadzę do tego, że każdy jest równy, nie? Każdy jest równy względem tego algorytmu, który został stworzony. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Jeżeli nie, to proszę kontynuować, zadawać takie e, bezpośrednie, że tak powiem. To będę, będę starał się lepiej odpowiadać. Patrzę jeszcze na dodatkowe pytania. E, takie najczęściej podaję pytania na interwiu. A, na interwiu. Najczęściej mi się wydaje jest taka fajna fraza, że hmm, cytat nie pamiętam kto, kto go powiedział, ale polega na tym, że lepiej, lepiej się opowiada historii i ludziom w ogóle przyjemniej się słucha historii, niż, niż ogląda się arkuszu kalkulacyjnego. Także warto stworzyć taką historię nie? na własnym doświadczeniu, czyli przejść przez kurs podstawowy, podstawowy kurs, który pozwoli nauczyć się trochę bardziej podstaw, jeżeli chodzi o matematykę, statystykę, zacząć programować, stworzyć jakieś pewne pierwsze projekty na podstawie Kagla nawet i te projekty prezentować na interview, to będzie po prostu super, nie? Prezentować własne pomysły też jest dobry pomysł, jeżeli jeszcze nie jesteśmy tak biegli, albo mamy jakieś pomysły, nie wstydzicie się na interwiu, bo to jest zawsze dobre, ponieważ osoba, która przeprowadza to interwiu, przede wszystkim patrzy na to, w jakim kierunku ta osoba patrzy, czy on się zgadza z tym kierunkiem, w którym idzie zespół, jeżeli tak, to nawet jeżeli nie masz pełnej jakiejś wiedzy, pełnej cegiełki z, z doświadczenia, to ją możesz uzupełnić w trakcie wykonania danej pracy i wezmą po prostu Ciebie na, 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 do tej pracy. Tak, dobra. Widzę, że już nie ma pytań. Daj jeszcze minutkę. W sumie mamy 2011. Tak, dobra. Skończyli. Dzisiaj nie chciałam też narzucać Wam dużo, dużo informacji, żeby po tym, po pierwszym dniu nie zbyło bałaganu w głowie. Natomiast to nie jest ostatni webinar na pewno i jeszcze z rusanem lub też z innymi kolegami będziemy takie webinary prowadzić. Nie ma problemu, bo chcemy się dzielić wiedzą, chcemy, żeby tych osób w Polsce było coraz więcej. No, i mam nadzieję, że Was zachęciłem po prostu. No i sprawdzamy, co tam z pytaniami. Jeszcze napiszemy. No, nie jestem w ogrodzie, jestem w firmie. Mamy tu taki mech sztuczny. Jest bardzo, ale na dotyk jest bardzo naturalny, wygląda fajnie. Jest skandynawski. Taki mech. Ok, pytań nie ma. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i widzimy się za niedługo. Za niedługo się widzimy. Do widzenia. Cześć.